Witam wszystkim, no więc zapraszam Was dzisiaj na kolejny filmik, w którym pokażę, może nie tyle pokażę, co opowiem Wam i w sumie trochę pokażę, jakie są moje metody na naukę właśnie wszystkich języków obcych. Ja jak na początku, jak zaczęłam się właśnie uczyć, czy to było tak mniej więcej w pierwszej gimnazjum, no bo wcześniej tak jakoś nigdy nie wychodziło na to, żebym miała się czegokolwiek uczyć, to po prostu było tak, że no średnio się uczyłam, w ogóle języki w ogóle nie wchodziły mi do głowy. Po prostu słówka to była jakaś masakra, ale odkryłam kilka sposobów, dzięki którym właśnie ta nauka stała się taka bardziej, taka można by rzec, że bardziej efektywna, że stało się tak, że po prostu znam więcej słówek, potrafię też właśnie o wiele, wiele więcej właśnie słówek i rzeczy powiedzieć w danym języku. I to są takie metody, które sprawdzą się i w szkole, i jeżeli ktoś chce na przykład podszkolić swoją naukę języka. No więc pierwsza rzecz, czyli taka podstawowa rzecz, to musicie wybrać sobie język, oprócz na przykład angielskiego, jaki na pewno chcecie właśnie nauczyć się. Czyli jeżeli jest to na przykład niemiecki, to po prostu musicie go bardzo, bardzo lubić. Jeżeli to jest francuski, jak to jest w moim przypadku, to musicie też go bardzo, bardzo lubić. I to jest właśnie najważniejszy warunek, bo oprócz angielskiego, angielski to jest przymus, ale angielski jest stosunkowo prostym językiem, więc tutaj raczej większych problemów z na przykład z kontaktowaniem się lub komunikacją nie powinno być. Właśnie gorsze jest to, jeżeli chcemy nauczyć się języka, który nie jest naszym językiem obowiązkowym, czyli czymś tak jakby ponad poziom, ale jednak wiążemy z tym na przykład naszą przyszłość lub coś takiego. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Pierwsza rzecz, czyli tak jakby pierwszy sposób na zapamiętywanie słówek, jest to tak jakby śpiewanie piosenki z danymi słówkami. Ja miałam takie coś, że pewnego razu, kiedy miałam bardzo, bardzo dużo słówek do nauczenia, po prostu wiedziałam, że tak się ich nie nauczę, bo nigdy się ich nie byłam w stanie nawet nauczyć. Postanowiłam, że wezmę sobie gitarę, tak gram na gitarze, no i że po prostu wezmę sobie tą gitarę i zacznę grać jakąkolwiek melodię i właśnie do tej melodii zacznę wybierać jakieś słówka. Czyli jeżeli to na przykład było, że coś tam I'm, to jest na przykład cel, zamiar, alas w końcu, bazen, rzeczy, challenge, wyzwanie. To jest po prostu piosenka, którą jeżeli ja znam, to po prostu wszystkie słówka mi się zaraz przypominają. Po prostu w jednym momencie przypominają mi się wszystkie te słówka, które były w tym czasie, które musiałam się wtedy nauczyć. Po prostu ta piosenka jest dla mnie taka jakby nucę sobie i od razu przypominam sobie tekst, bo po prostu to jest taki najlepszy sposób, bo wiele osób bardzo dobrze zapamiętuje teksty piosenek. Taka fajna rzecz są to flashcards. Ja tutaj akurat mam zwykłe kartki, są to najzwyklejsze kartki, które po prostu pomogą Wam w nauce jakiegokolwiek języka, a szczególnie właśnie też słówek, zwrotów i innych tego typu rzeczy. Robimy to w ten sposób, że na jednej stronie właśnie tej kartki piszemy sobie po angielsku, na drugiej stronie piszemy sobie po polsku i na przykład lecimy po kolei sobie tam na przykład słówka i jeżeli jakie słówko wiemy, składamy je na jedną stronę, jeżeli jakiegoś nie wiemy, składamy je na drugą stronę. I te właśnie z drugiej strony, których jeszcze na przykład nie utrwaliliśmy sobie, zabieramy z powrotem i znowu powtarzamy i znowu i znowu. I dalej sobie takie właśnie kubki robimy, przez co jesteśmy naprawdę pewni, że na przykład danego słówka umiemy, a dane słówko na przykład nie umiemy. I dopóki tego się nie nauczymy, możemy sobie to powtarzać po prostu w nieskończoność albo na tyle, na ile nam po prostu nasz czas pozwoli. Kolejna rzecz są to książki i jak zapewne o tym bardzo dobrze wiecie, najlepsza alternatywa dla właśnie nauki jakiegokolwiek języka to jest czytanie, czytanie książek. Właśnie tutaj tak jakby zapoznawanie się i przyzwyczajanie się do jakiegoś języka. I tutaj ja mam dla propozycję książek właśnie dla trzech poziomów zaawansowania, w zależności od tego, na jakim stopniu zaawansowania wy już jesteście, albo dopiero jesteście, no ale wiecie, wszystko jest do zmiany. Więc jeżeli chodzi o najbardziej zaawansowany poziom, tutaj ja mam tutaj taką książkę, to jest taki kryminał, to jest Nisi French Waiting for Wednesday. Ja już wam pokazywałam w którymś holu, ale on teraz chyba jest na prywatnych, więc pokazuję wam go jeszcze raz. Tą książkę i ta książka ma około 550 stron, więc to jest to gruba książka, a dodatkowo jej język nie jest taki prosty, jest to bardziej język taki już bardziej złożony, coś właśnie, co mogą pozwolić sobie osoby, które na serio albo mają bardzo dobrą cierpliwość,
albo właśnie już naprawdę dobrą znajomość języka. I tutaj właśnie, jeżeli chodzi o tą książkę, to ja, co ja robię, że ja sobie czytam książkę. To więc, jeżeli ja zaczynam czytać jakąkolwiek książkę, to tego pewnie nie będzie widać, bo to jest ołówkiem napisane, ale jeżeli czytam książkę i znajduję jakieś słówko, którego nie znam, na przykład tutaj sludge, no i tutaj nie wiem, co to jest sludge, no bo skąd niby to jakoś tak na co dzień się tego za bardzo nie używa, i wtedy wchodzę na Google Translate i wtedy właśnie wychodzi mi, że sludge znaczy mulisty, czy to mulista. I wtedy piszę sobie ołówkiem nad tym słówkiem właśnie po polsku i od tego czasu staram się to albo powtórzyć jeszcze raz, albo po prostu zapamiętać. I to jest naprawdę fajna alternatywa. Jeżeli chodzi o właśnie stopień taki średnio zaawansowany, czyli tak jak po prostu generalnie wszyscy mamy, my, to jest to taka książka, ja sobie kupiłam w jakimś tam otlacie internetowym. Więc to jest książka taka Travel-Tus i ona jest właśnie w języku angielskim też, ale tutaj jeżeli chodzi o ten język, to jest zaawansowanie raczej takie średnie. Oczywiście są tutaj słówka, których na przykład nie rozumiem. Na przykład dla przykładu muszę jakiś przykład znaleźć, też tutaj jest skądś. Na przykład tutaj nie wiedziałam, co to znaczy chaco. I nie wiedziałam, co to znaczy chaco i napisałam, że to jest chichot. Więc teraz już wiem, że chaco znaczy chichot. I to na serio super pomaga. Jeżeli naprawdę jesteśmy na takim poziomie jeszcze, że jest dużo do zmiany, ale chcemy to zmienić i wiemy o tym, że uda nam się, to fajnym pomysłem jest książka dla dzieci. Little Monsters for Little Princes. To jest też po angielsku książka. To jest książka mojej siostry, ja ogólnie sobie właśnie tutaj jest 20 historii właśnie o jakichś księżniczkach. Naprawdę tutaj są słówka i obrazki, wszystko po prostu można się domyślić, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, sam kontekst, więc naprawdę bardzo, bardzo fajne. Fajna, fajna alternatywa. Więc to jest też fajne, mi się bardzo podoba. Po prostu czasami sobie ja ją też właśnie czytam, jakoś tak, wiecie, o co chodzi. Właśnie tutaj raczej nie ma tak za dużo słówek, których nie znamy. Tutaj są generalnie słówka, które są powszechnie używane w danym kraju, albo po prostu, które my już na pewno żeśmy się nauczyli. Więc to nie jest właśnie zbytnio skomplikowane, a jednak może się utrwalić. Kolejna rzecz, jeżeli chcemy się nauczyć języka, jest to przede wszystkim to, że musimy dużo mieć kontaktu z tym językiem. Fajna alternatywa jest taka, że możemy korzystać z jakiegoś czatu, możemy korzystać z jakiegokolwiek właśnie takiego portalu może społecznościowego albo czegokolwiek właśnie, gdzie są ludzie mówiący w takim języku. Możemy się na przykład z nimi zapoznać i pisać z nimi o zwykłych sprawach, naprawdę takich normalnych, hi, how are you, what's up, cokolwiek właśnie w tym stylu. Przez to tak jakby uda nam się tą mowę, między kontakty międzyludzkie, jeżeli na przykład będziemy potem gdzieś, łatwiej to tak jakby zapamiętać i wiedzieć, co odpowiedzieć na przykład jakieś pytania między ludźmi zadawane. Wiadomo, że nie każdy będzie mówił jakieś takie oficjalne rzeczy, jeżeli na przykład jesteśmy wśród osób, które są młode, które są w naszym wieku, to one zazwyczaj nie posługują się czymś takim, jak my się uczymy na przykład po angielsku, jakimiś słówkami, nie wiem, takimi oficjalnymi bardzo, bardzo, więc to jest właśnie takie właśnie zależnościowe, czy jak to inaczej nazwać. Właśnie ciekawa jest też dobra rzecz do nauki języka jest to, że zamiast oglądać filmy z lektorem, możemy to wykluczyć na korzyść napisów, bo jeżeli oglądamy film z napisami, nie dość, że uczymy się języka i jeżeli nie wiemy jakiegoś słówka, od razu możemy szybko zerknąć sobie na dół, co to mniej więcej znaczy i już wiemy, nie to, że uczymy przyjemne, bo oglądamy na przykład nasz ulubiony film, serial, na przykład Pretty Little Liars, albo The Secret Circle, albo Gossip Girl. No i możemy po prostu oglądać go po angielsku, a jeżeli czegoś nie wiemy, to wtedy sobie patrzymy na napisy. I to o wiele, wiele fajniej właśnie wtedy ma dwie korzyści, bo jesteśmy zadowoleni, że żeśmy pooglądali i jesteśmy zadowoleni, że coś nowego umiemy, więc tak jakby na to patrzeć teoretycznie i praktycznie, to nie tracimy czasu.
No. I jeżeli chodzi teraz o rzeczy takie bardziej już szkolne, czyli jakieś takie pomoce, które na pewno na przykład pomogą nam w nauce tego, to ja mam tutaj kilka właśnie książek, które ja na przykład używam, jeżeli się uczę czegoś. Bo oczywiście wiadomo, że na przykład oprócz szkoły, no to nie zawsze to tam wiadomo. No wchodzi w szkole wszystko do głowy, nie zawsze wszystko rozumiemy na lekcjach, co wiadomo, że tak jest. Chyba każdy prawie tak ma, chyba że ktoś na serio jest jakiś, nie wiem, jak mądry, to może tak nie ma, albo się skupi, bo to też zależy od koncentracji. Jeżeli chodzi o język angielski, to ja przede wszystkim dlatego, że mam w kwietniu, czyli za 3 miesiące, egzamin gimnazjalny i muszę się jakoś przygotowywać do tego, więc mam tutaj kilka książek, które mogłabym mniej więcej Wam polecić. Pierwszy, tak jakby, to jest taki set, to jest, tutaj jest podręcznik, który możemy tak jakby dodatkowo, bo wiadomo, no jeżeli ktoś już naprawdę chce, to tam dodatkowo sobie może zakupić, to jest też taki właśnie, coś podobnego jak mamy w szkole, tylko to jest taki mniejszy właśnie zestaw i tutaj też są jakieś dialogi, to mniej więcej, jeżeli komuś jest mało tego, co uczy się w szkole, to tutaj właśnie dodatkowo sobie może tam nowe swoje tematy wybrane z tego, z tej książki wybrać. Dodatkowo do tego jest practice book i to jest z gramatyką. No i tutaj są właśnie, to jest tak jakby takie ćwiczenia są do tych wszystkich zagadnień właśnie w tym podręczniku. I ostatnia rzecz jest to takie coś, że mamy tutaj taką czerwoną szybkę, ja nie wiem jak to nazwać, to jest takie plastikowe, przezroczyste coś, że jeżeli damy to do jakiegoś, muszę tutaj znaleźć coś takiego, jeżeli damy to do jakiegoś dialogu i zakryjemy to, to wtedy nie będzie widać niektórych słówek, tych, które są na czerwono i możemy sobie mniej więcej odgadywać i wymyślać albo pamiętać z tego, co chcemy powiedzieć albo co odpowiada się na takie na przykład pytania czy odpowiedzi, o co się pyta. I to też właśnie jest fajna alternatywa też do uczenia dialogów, szczególnie jeżeli chcemy konwersacje jakieś poszerzyć, szczególnie oficjalne, jeżeli chodzi o właśnie oficjalne konwersacje. Jeżeli chodzi o coś takiego tańszego, no to polecam też samouczek języka angielskiego. Ja mam tutaj, to jest z Byśmana. I to na serio są takie właśnie też typowe ćwiczenia, tam czasami jest to właśnie tutaj przykłady, jest tutaj też wyjaśnione dużo rzeczy. Więc tak, to jest też dla osób, które nie tylko właśnie chcą, uczą się w szkole, ale generalnie, jeżeli zaczynają się uczyć, albo osób już starszych, które chcą się nauczyć, więc tak. Tutaj jest już książka, to jest repetytorium gimnazjalisty. Znajdują się w niej wszystkie podstawowe i najważniejsze zagadnienia właśnie powtórkowe do testu, ale też tutaj są fajne właśnie przykłady wypracowań, jeżeli już jest ktoś bardziej zainteresowany, albo właśnie tutaj różna właśnie gramatyka i podstawowe słówka, które musimy znać. Więc tak, to też jest bardzo, bardzo fajne. Jeśli chodzi o jeszcze inne repetytorium, jest to takie repetytorium do angielskiego z Longmana. Tutaj to już naprawdę są takie wytłumaczone bardzo dobrze rzeczy. To już jest i tak jakby podręcznik, i właśnie gramatyka, i powtórka. Wszystko tutaj jest naprawdę, to jest bardzo, bardzo fajne. Tutaj właśnie są super, super powtórki i naprawdę fajnie możemy sobie przypomnieć wszystko. Dodatkowa rzecz właśnie do tego Longmana to są testy gimnazjalne i tutaj są właśnie testy na poziomie podstawowym, na poziomie rozszerzonym i tutaj możemy właśnie sobie ćwiczyć, do tego są jeszcze funkcje językowe i możemy sobie oczywiście też posłuchać właśnie nagrań i tutaj są właśnie odpowiedzi, jakie my mamy wybrać i wszystko możemy sobie przećwiczyć właśnie w tej oto książce, naprawdę fajnie. Tutaj sobie można poćwiczyć do tego egzaminu, bo są właśnie i poziom podstawowy, i poziom tutaj jest bardziej rozszerzony, wszystko jest, można sobie naprawdę bardzo dobrze się przygotować, jeżeli ktoś się przyłoży. Jeżeli chodzi jeszcze o inne języki, na przykład o niemiecki, też tutaj mam właśnie to repetytorium do niemieckiego, to jest też właśnie to gimnazjalisty na 5 i tutaj też jest fajnie właśnie, ale też są właśnie napisane, jeżeli uczycie się niemieckiego, i chcecie znać bardziej gramatykę, bo
niemieckim przede wszystkim to chyba najgorsza jest ta gramatyka, a nie sama mowa, tylko szyk tego zdania i gramatykę. Jeżeli już nauczymy się tego, to już naprawdę o wiele łatwiej. Co nie teoretycznie dla mnie najlepsza rzecz jest to język francuski. Ja się języka francuskiego uczę na własną rękę, jak mi to wychodzi, jeżeli chodzi tutaj o zapał, bo przede wszystkim zapał jest najważniejszy. Jeżeli nie mam tej chęci do tej nauki, to może to się ciągnie naprawdę bardzo, bardzo długo, a efekty i tak będą bardzo małe. Więc jeżeli chodzi o to, musimy mieć przede wszystkim tą motywację. Po prostu motywacja jest najważniejsza. Po prostu może to być, nie wiem, to, że chcemy w przyszłości wyjechać do jakiegoś kraju, to, że dzięki temu chcemy na przykład pracować w jakiejś pracy. Musi być ta motywacja. Bez motywacji po prostu 50% albo nawet 90%, albo nawet 80%, że nie uda wam się osiągnąć tego, co właśnie chcecie osiągnąć. Po prostu nie wiem, no ale mi się tak przynajmniej wydaje. Jeżeli chodzi o ten francuski, ja mam tutaj przede wszystkim takie zwykłe, pospolite rzeczy, bo nic więcej się nie mogę nauczyć, nie jestem w stanie wybrać jakichś bardziej podręczników czy coś, ponieważ nie mam tak jakby takich lekcji z języka francuskiego. Jedyne co, to mogę się uczyć właśnie, ja mogę się uczyć francuskiego na poziomie jak na przykład ktoś, kto nigdy nie miał angielskiego, uczy się angielskiego. Więc jeżeli chodzi o język francuski, ja mam tutaj rozmówki z Batą Pawlikowską. Naprawdę, ja postanowiłam sobie kupić, dlatego że naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o to same napisanie. Tutaj wszystko jest pogrupowane, każde słówko, na każdą, na przykład tutaj jest o sobie. I jest na przykład, mam na imię i tutaj piszę po francusku, a niżej piszę jak to się wymawia. I to właśnie jak to się wymawia, to jest najtrudniejsze, bo to jest najgorszy problem we francuskim, jak co ma się wymówić. I z tym jest największy zawsze problem, dlatego tutaj jest właśnie, mam na imię, no to jest Monousse. I tutaj piszę to, możemy od razu właśnie uczyć się nie tylko pisowni, ale możemy też się uczyć właśnie mowy. Nie musimy czekać na przykład na płytę, nie musimy wchodzić na translator, po prostu widzimy jak to się mówi. Nie musimy słuchać, tylko widzimy to. I to lepiej, tak jakby się utrwała w naszym mózgu. Przynajmniej u mnie się tak utrwala lepiej. I tutaj wszystko jest pogrupowane. No i tutaj jest wszystko. No serio, świetna, świetna książka i bardzo się cieszę po prostu, że udało mi się dorwać za 16,99. Była przeceniona z 29,90, więc oto i ona. I ostatnie rzeczy jest to starter francuskiego. Ja go dostałam jeszcze od rodziców, jeżeli im powiedziałam, że będę się uczyła francuskiego. I tutaj jest, tutaj też tak samo jest podobnie jak w tamtym, tylko tutaj są bardziej tak jakby opisany język, introduction, tutaj jest słowa, kilka słów w języku, tutaj są litery, jak się je po kolei wymawia. I po kolei tutaj są właśnie jakieś takie zawody. I jeszcze w środku jest płytka, która ma to tłumaczenie. A to tłumaczenie w tamtych rozmówkach jest pod daną rzeczą. A tutaj jeszcze przy okazji może, żeby się osłuchać, jeżeli ktoś coś mówi. I naprawdę to jest też właśnie fajne. Tutaj wam właśnie też pokażę, o ile mi się zbliży, bo nie wiem, czy się na tym ustawieniach to zbliżyć. Też właśnie tutaj zawsze sobie piszę, jak słucham, to piszę sobie, co to znaczy pod spodem i piszę, jak to się wymawia, więc... I oczywiście, jeżeli się uczę na własną rękę, to ważne jest też zeszyt, żeby sobie notować wszystko, co chcemy wiedzieć. I na przykład najważniejsze słowa, ja sobie tutaj właśnie zapisuję wszystkie notatki i to mi bardzo, bardzo pomaga. Więc to już by było na tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie nauki języków, jeżeli właśnie chcecie wiedzieć jeszcze więcej na ten temat, no nie wiem, albo no cokolwiek, to możecie napisać na dole w komentarzu. No i tak, to już było na tyle. Do następnego filmiku, który się niebawem pojawi i ja się z wami żegnam. Pa!